Teraz kolejny goście w naszym studiu, pan Rafał Ciszewski. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Teraz porozmawiamy, drodzy państwo, o inteligencji. Kiedyś to była domena ludzi, może nie wszystkich ludzi, ale znacznej większości. Teraz mamy inteligentne domy i o tych inteligentnych domach właśnie teraz porozmawiamy z naszym gościem. No to zaczniemy sobie od systemu Fibaro. Co to jest system Fibaro? System Fibaro to obecnie najdoskonalsze rozwiązanie automatyki budynkowej, jakie znajdujemy i możemy zakupić na naszym rynku. Przede wszystkim umożliwia nam bezinwazyjną instalację, co za tym idzie bez kucia ścian, bez kładzenia metrów, kilometrów nawet w kabli w domu. Nasze zminiaturyzowane moduły można instalować w puszkach podtynkowych. Co za tym idzie, po zamontowaniu włącznika możemy sterować oświetleniem, roletami. Wszystkich zainteresowanych ludzi chcących zobaczyć, jak taki system wygląda, zapraszamy do naszego salonu pokazowego w Luboniu. Czyli nie trzeba rozbierać domu, nie trzeba stawiać go na nowo od fundamentów? Oczywiście nie, to jest jedna z naszych większych zalet. A po co przeciętnemu użytkownikowi, takiemu jak na przykład ja, system Fibaro? Do czego on mi się przyda? Najprościej odpowiadając, system Fibaro ułatwi nam codzienne życie. Wiemy dobrze, że każdy z nas w tym pędzie dzisiejszego dnia zapomina o podstawowych czynnościach wykonywanych w domu. Wystarczy, że mamy komputer bądź tablet, smartfon, zainstalowaną w nim aplikację i możemy sobie sterować tak naprawdę wszystkim w domu, co jest podpięte pod napięcie. Ułatwiają nam to też sceny, które wcześniej ustawimy sobie w panelu sterującym. Na przykład bardzo popularną sceną jest scena wyjście z domu, w której nasi klienci ustawiają automatyczne zamykanie rolet, wyłączanie głównego zaworu wody, zmniejszanie ogrzewania do temperatury optymalnej, aktywację systemu alarmowego. Jednym przyciskiem w telefonie możemy to zainicjować. Dom przechodzi w tak zwaną hibernację. Wszystkie urządzenia elektryczne są wyłączane. Co za tym idzie? Bardzo duże oszczędności na energii elektrycznej. No właśnie, oszczędność to jedno, ale też spokój ducha, bo często jest tak, oczywiście, wychodzimy z domu, czy ja wyłączyłem żelazko, czy ja wyłączyłem to i tamto. Jednym przyciskiem. Tak, oczywiście. Do kogo tak naprawdę system Fibaro jest skierowany? Bo podejrzewam, takie mamy wyobrażenie. To musi strasznie dużo kosztować, taki system, no bo jeżeli jednym przyciskiem steruje sobie całym domem i to bez jakichś dodatkowych kabli, no to to musi jakoś kosztować, to musi się jakoś pokrywać w cenie. To może państwa zaskoczę tutaj. Właśnie stereotyp jest taki, że system czy inteligentny budynek to jest coś bardzo drogiego, coś, co jest dedykowane tylko i wyłącznie najbogatszym użytkownikom czy mieszkańcom. Otóż nie, to jest nieprawda. Do czasu, gdy nie pojawiliśmy się na rynku, czy pojawiliśmy się na rynku, systemy rzeczywiście były drogie. Tutaj Fibaro zmieniło całą politykę, całe spojrzenie na inteligentny budynek z tego względu, że jest to dedykowane tak naprawdę każdemu z nas. Każdemu z nas, bo jest to system, który można dopasować do własnych potrzeb. Jest to system, który można sobie systematycznie rozbudowywać i jest on naprawdę, patrząc na korzyści, jakie możemy osiągnąć, jest atrakcyjny bardzo cenowo. Właśnie takie inteligentne domy do tej pory można było oglądać w filmach, w jakichś serialach. Tak, tymczasem tak. Kilka kilometrów stąd w Luboniu taki dom inteligentny stoi. Tak, tak. Oczywiście mamy dom wyposażony, że tak powiem, od stóp do głów, w pełni zautomatyzowany. Klienci na żywo mogą dotknąć, mogą pobawić i postawić taką przysłowiową kropkę nad i przed wyborem inteligentnego budynku, czy przed zakupem inteligentnego budynku. Jeszcze dodam, że często spotykamy się w naszej branży z opinią, że inteligentny dom to jest coś takiego jak, nie wiem, kosmiczna NASA, coś takiego. Otóż nie. Nasza, że tak powiem, łatwość obsługi tego systemu, nasza dostępność, nasza konfiguracja jest tak prosta, że naprawdę wystarczy troszkę znajomości komputera i bez problemu opanujemy ten system. Właśnie, z dziećmi chyba problemu nie będzie, żeby opanowały aplikacje na smartfonach z rodzicami. No to od czego mamy dzieci? No, ale to jest zawsze decyzja rodzinna, takie mam wrażenie, podjęcie,
czy zainstalowanie Fibaro w domu. Mhm. Jakie są korzyści dla całej rodziny? Oj, tak naprawdę moglibyśmy mówić i mówić o tych korzyściach. Podstawowymi korzyściami, jakie możemy osiągnąć po montażu takiego systemu, to jest przede wszystkim bezpieczeństwo, przede wszystkim komfort i oszczędność. W tych, mi się wydaje, sztandarowych dziedzinach czy kategoriach przodujemy z naszym systemem i mi się wydaje, że przede wszystkim klienci zwracają uwagę właśnie na te kategorie. Jest to bezpieczeństwo, jest to oszczędność. To są chyba najważniejsze te rzeczy. A czy może pan potwierdzić bądź zaprzeczyć ten taki mit, który narósł przy tej takiej czerwonej lampce przy telewizorze? Skoro widzimy, ile oszczędzamy, tak, to czy rzeczywiście to się potwierdza? Ja słyszałem takie opinie, że ta lampka czerwona w telewizorze tak naprawdę zżera tyle prądu w 80% tyle samo, co włączony telewizor. Znaczy, powiem tak, od pewnego czasu, a inaczej, na tegorocznych targach Budma w Poznaniu mieliśmy premierę naszego nowego produktu Wallplug. Jest to urządzenie, które bada bieżące zużycie energii elektrycznej. Testowaliśmy je oczywiście u nas w salonie i rzeczywiście mogę potwierdzić, że ta czerwona przysłowiowa lampka, tak zwany standby, pobiera kilka wat energii. Co za tym idzie, ona cały dzień się pali w momencie, gdy telewizor nie jest uruchomiony. I tak, to dzięki waszemu systemowi można zobaczyć, a jak już widać, jak już oczy widzą, to wtedy rzeczywiście sercu żal. Tak, oczywiście. I staramy się poprzez nasz system, że tak powiem, eliminować elementy, które zużywają prąd, a niepotrzebnie zużywają. Jasne. Myślę, że to jest bardzo duża zaleta, ale wątpliwości na pewno też są. Jeżeli ktoś w tym momencie nas ogląda i waha się, to co by pan mu powiedział? To, co zaznaczyłem wcześniej podczas naszej rozmowy, najważniejszą rzeczą dla klientów, ja to też mogę powiedzieć, bo zaobserwowałem już z własnego doświadczenia, że nic tak nie przekonuje klienta, jak sprawdzenie tego na własnych oczach. Jak możliwość dotknięcia tego systemu, jak możliwość pobawienia się, przede wszystkim przekonania żony, bo tak najczęściej bywa u nas. Zapraszamy serdecznie do naszego salonu, który jest wyposażony naprawdę w niesamowitą ilość modułów. Możemy przeprowadzić po każdym pomieszczeniu, możemy opisać funkcjonalności. Serdecznie zapraszamy przed pochopnym podjęciem decyzji. Jasne, zapraszamy do Lubonia. Rafał Cieszkowski jest naszym gościem. Panie Rafale, jeszcze takie pytanie. Czy klienci, którzy się zdecydowali na system Fibaro, oni do was powracają? Oni wracają do was i mówią, to jest świetny zakup, to mi się bardzo dobrze sprawdziło i chcą jeszcze, bo wiadomo, że ten system można cały czas uzupełniać. Ile mamy sprzętu w gospodarstwie domowym, tyle możemy mieć tych takich gniazdek. Jak to wygląda? Tak, to jest niewątpliwie jedna z naszych też kolejnych zalet, to, że możemy sobie systematycznie rozbudowywać ten system w miarę potrzeb oczywiście i w miarę możliwości finansowych. Bardzo często, powiem inaczej, nie zdarzyło mi się, aby klient kupujący sobie pewien pakiet poprzestał na tym. Zawsze klienci rozbudowywują sobie system o nowe możliwości. Mało tego, nasz system zapewnia to, iż dożywotnio klienci mają bezpłatną aktualizację, a co za tym idzie, wszystkie nowości, które nasza firma wdraża do systemu, oni otrzymują za darmo. To myślę, że też jest dość duży plus. To już na sam koniec. I tego pytania nie było w ogóle w scenariuszu, ale mam nadzieję, że pan odpowie. Jak już kupimy sobie system Fibaro, no to warto się pochwalić. Warto się pochwalić przed rodziną, przed znajomymi. Czy zdarzały się takie sytuacje? Słyszał pan o takich sytuacjach, kiedy ktoś zaprosił kogoś do domu i tak trochę straszył systemem Fibaro? W sensie straszył. Włączał jednym przyciskiem to urządzenie, to urządzenie, podnosił rolety. Było coś takiego? Powiem szczerze, że nie. Nie spotkałem się jeszcze z takimi historiami, aczkolwiek jest to element, który podczas jakichś prywatek, czy spotkań rodzinnych, czy imprez domowych, rzeczywiście jest elementem, który
wzbudza zachwyt czy, że tak powiem, zainteresowanie innych użytkowników. No właśnie, jeżeli Państwo chcą wzbudzić zainteresowanie innych użytkowników, swojego sąsiada, swojej sąsiadki, swojej rodziny, no to system Fibaro jest jak znalazł, ale tak naprawdę, tak na poważnie, system Fibaro to naprawdę dobre rozwiązanie. Jednym przyciskiem możemy sterować całym domem. Jeden przycisk pozwoli nam zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. Bo tyle energii, ile tracimy w naszych domach, to, drodzy Państwo, to jest temat na kolejną rozmowę. Rafał Ciszkowski był naszym gościem. Bardzo Panu dziękuję. Ciszewski. I na samym końcu zrobiłem straszny błąd. Bardzo Pana przepraszam, ale z tym nazwiskiem mieliśmy od samego początku problemy. Jeszcze raz bardzo Panu dziękuję. Drodzy Państwo, my się na chwilę rozstaniemy i powracamy z przeglądem portali.